Kochani, będziemy kontynuować, bo czas leci. Ta przerwa była krótsza, wiem, nie zdążyliśmy się nagadać, nie zdążyliśmy. Trudno. 4:13 do 17. Plany na przyszłość. Przychodź teraz ty, który mówisz, dzisiaj i jutro pójdziemy do tego miasta i będziemy tam jeden rok i pohandlujemy i osiągniemy zysk. Którzy nie znacie jutra. Czym bowiem jest życie wasze? Parą bowiem jesteście, ukazującą się na krótko, potem też i znikającą. Zamiast tego wyście powinni mówić, jeśli Pan zechce i będziemy żyć i uczynimy to i tamto. Teraz jednak chlubicie się w pysze waszej. Wszelkie takie chlubienie się jest złe. Planowanie przyszłości. Co w tym złego? Pójdziemy, zarobimy, osiedlimy się. Wiecie, Żydzi byli bardzo mile widziani w miastach greckich, ponieważ intensyfikowali handel. Oni się na tym naprawdę znali, na bankowości, na handlu i naprawdę bardzo chętnie diasporę żydowską witano w miastach wszelakich. Specjalne prawa nawet mieli. Także można było zaplanować, że wyjedziemy teraz do Aleksandrii na przykład, tak? I będziemy tam ciągnęli zyski. Zrobimy biznes. Co w tym jest złego? Nic. Na pozór. Powiedzcie mi, czy różnica polega jedynie na dodaniu tych trzech słów? Jeśli Pan zechce. Czy kolejna magiczna formuła w imieniu Pana Jezusa. Amen. A tutaj kolejna formuła, ale zobaczcie. Dzieje 18:21. Lecz pożegnawszy się, rzekł, za wolą Bożą znowu wrócę do was i odpłynął do Efezu. Czyli nie jest tak, że nie ma formułki. 1 Koryntian 4:19. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. To jeśli Pan zechce. Jeśli Pan zechce. Wiecie, nie jest to magiczna formuła, ale podobnie jak w przypadku tamtym, proponuję stosować tą formułę, bo my też mamy taki wzór w Piśmie Świętym i po to też, aby sobie przypominać, że nasze życie i nasze plany nie są zależne wyłącznie od nas. My możemy coś chcieć. Życie Pawła to pokazywało. Tak. Oczywiście nie tylko Pawła, moje własne mi to pokazuje. Ja coś zaplanowałem, no ale się rozchorowałem i nie pojechałem. Tyle. To jeżeli Pan zechce... Jeśli Pan zechce. Jeżeli Pan nie zechce, to i tak zrobię po swojemu. No, czyli jeżeli Pan nie zechce, to się podporządkuje temu, co Pan, a nie zrobię i tak po swojemu. Ale formułkę w każdym zdaniu, no Pan mi, Pan zechce, jak Pan da, jak Bóg da, jak... Jeśli, a i tak robię swoje. Jeśli Pan zechce, to jest postawa serca, którą powinniśmy mieć. Tak, Igor słusznie mówi. I słuchajcie, jeśli Pan zechce, uciekła. I oczywiste jest to nawiązanie do 1:10-11. Bóg nieczęsto zsyła pioruny na tych, którzy nie według jego woli postępują. A może to usprawiedliwiać, że to było tak, jak Bóg zechce. No szlak mnie nie trafił, nie? Bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. Albo im słońce wzeszło z żarem swoim, wysuszyło trawę, kwiat jej opadł, uległo zniszczeniu piękno jego wyglądu. Tak zmarnieje i bogacz na drogach swoich. Wiecie, taki jest rysuneczek po internecie krąży. Taki facet z do pleców przywiązaną wędką i pieniądze przed nim. On tak biegnie za tymi pieniędzmi, w końcu do grobu wpada. I to jest to. Na swoich drogach zmarniejesz. Stracisz jedynie czas. Pędząc naprzód, nie wiadomo po co. 3:3-6.
Jeśli koniom wkładamy pyski w wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem, także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień i język jest ogniem. Język jest pośród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala, tam jest krąg gehenny. Sam krąg genezis, sam będąc rozpalony przez gehennę. Masakra. I 4:6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I to jest oczywiste nawiązanie. On teraz wzywa, teraz ty przychodź, który planujesz swoją przyszłość. Na jakiej podstawie ją planujesz? Czy mówisz, jeśli Pan zechce, bo ten język, którym ty wypowiadasz, może być rozpalony przez piekło, ale on tak naprawdę, chociaż jest mały, jak ster w statku, może posterować twoim życiem. Nie ma w tym żadnej magii. Ale lepiej jest przypominać sobie o tym, wypowiadając te słowa przy różnych okazjach planowania różnych rzeczy. Jeśli Pan zechce. Jeśli Pan zechce, to w czerwcu jest konferencja z Carsonem i chciałbym pojechać na nią. Ale nie wiem, czy pojadę. Ale jeśli Pan zechce, to może i pojadę. Jeśli Pan zechce. Czy zauważyliście, że te przychwałki mają trochę wspólnego z poprzednim problemem osądzania zakonu i osądzania sióstr i braci? Ten grzech znowu jest rodzajem pychy. Bo planując takie rzeczy bez uwzględniania Boga w swoich planach, tak naprawdę prawie możesz czuć się jak Bóg, tak? Ostatnio ten cały Węgier, co mieszka w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że on się już niewiele od Boga różni, że jego wola oznacza prawo i tyle. Ma pieniędzy tyle, że jest niewiele, niewielka jest różnica. Ale wiecie, Bóg może mieć Esterę na dworze Achaszwerosza i Haman nie da rady. I zawiśnie na swojej własnej szubienicy. To jest pocieszające, że Pan Bóg nad tym wszystkim ma kontrolę. I są ludzie, którzy się tam podniecają jakimiś, nie wiem, masonami, jakimiś innymi. Nic nie zrobią, jeśli Bóg im na to nie pozwoli. Nic. Nawet palcem w bucie nie kiwną. Ale pamiętajmy, że dotyczy to również nas. My też nie kiwniemy nawet palcem w bucie, jeśli Pan Bóg nam na to nie pozwoli. Więc pamiętajmy o tym, jeśli zechce. To przynosi pokorę troszeczkę do serca. To przynosi pokorę do serca. Najgorsze jest jednak zakończenie. Kto wie za tym, jak dobrze czynić, a tego nie czyni, to jest to jego grzech. Kto wie, jak dobrze czynić, a tego nie czyni? Kto wie, jak dobrze czynić? Więc co mamy planować? Czy mamy planować zarabianie kasy? Ciągnięcie zysków? Czy mamy planować to? Czy planujesz dobrze czynić? Czy masz to w planie? Bracie, siostro, czy planujesz dobrze czynić? Bo do tego wzywa Jakub w swoim liście. I czyni to oczywiście na sposób retoryczny, po swojemu, ale czyni to jednoznacznie. Kto wie zatem? Za czym? Zatem. Bo planował. Bez Boga. A z Bogiem to się, kochani, planuje to. Zaplanuj dobrze czynić. Ale nie zapomnij dodać, jeśli Pan zechce. Nie zapomnij. I widzicie, oczywiście całe to napomnienie jest skierowane do tych bogatych oczywiście. Bo oni zaplanowali ciągnąć zyski. Pojechać gdzieś.
bo to diaspora była. Pojechali, ciągnęli zyski kosztem swoich braci. Przychodźcie teraz bogaci, zapłaczcie lamentując z powodu nieszczęść na was przychodzących. Bogactwo wasze zgniło, szaty wasze zostały zjedzone przez mole, złoto wasze i srebro przerdzewiało, a jad ich, albo rdza, mówi Biblia Warszawska, będzie wam na świadectwo i strawi wasze doczesne ciała jak ogień. Zgromadziliście skarby na ostatnie dni. Wchodzimy w 5 rozdział. Bardzo fajnie. Myślałem, że już się do tego nie doczekam. Dlaczego tyle złych słów przeciwko bogatym? A teraz bogaci. Deklaracja marksistowsko-leninowska. Właśnie, czy to jest deklaracja marksistowsko-leninowska? Czy to jest dialektyka klas, tak? Walka klas. No nie, myślę, że nie. Przeczytajmy Mateusza 6, 19 do 21. A gdy pościcie? Nie, przepraszam. 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Krzysiek, czy ty możesz sprawdzić, czy ta rdza w tym fragmencie to jest ta sama rdza, co u Jakuba? No to spokojnie, ja będę mówił, a ty jakbyś mógł mi to sprawdzić, bo ja nie sprawdziłem tego, przepraszam was bardzo, ale ewidentnie myśl jest zapożyczona z kazania na górze. Ponad dwudziestokrotnie Jakub zapożycza myśli z kazania na górze i to jest jedno z tych miejsc. Dlaczego tyle zła przeciwko bogaczom? To nie jest zło przeciwko po prostu bogaczom. Bo ktoś, nie wiem, urodził się w rodzinie takiej, że odziedziczył pałac i teraz w nim żyje, ale tam no, niezbyt, po prostu taki się urodził, albo komuś akurat wyszedł awans. Tylko to jest mowa o tych, którzy chcą nagrody tu i teraz, dla których celem jest to, żeby być bogatymi. Ja też mogłem sobie poprawić swoje życie parę razy w ciągu życia. Jest kwestia ceny duchowej, którą za to by mi przyszło zapłacić. Myślmy o tym w tych kategoriach. Nagroda w górze, gdzie nie ma mola ani rdzy. Szaty wasze zostały zjedzone przez mole. Nie. To takie obrazowe jest, nie? Mieli już tyle tych szat, że się wylęgły mole, panie. Tacy byli, a tak przy okazji, ile rzeczy w domu mamy, których nie potrzebujemy? Tak na marginesie. Ale tak naprawdę nie chodzi po prostu o bogactwo, tylko chodzi o bogactwo, które jest intencyjne. Jestem bogaty, bo chcę być bogaty. I robię wszystko, by być bogatym. O to chodzi w tym tekście. O nie. Miejsce nie jest inne słowo. Trzy razy tylko występuje. Dwa razy w liście Jakuba i raz w liście do Rzymian. Mhm. Czy tu jest inne słowo. Dzięki, Krzysiu. Ale myśl jest zapożyczeniem. Kochani, rzecz potrzebuje rzeczy, a każda potrzebuje czasu. U mnie na podwórku cichuteńko rdza podgryza mój samochód. Będę musiał włożyć trochę wysiłku i pieniędzy, żeby on wciąż mógł jechać. Samochód potrzebuje garażu. Garaż potrzebuje papy na dach. Papa potrzebuje robotnika, który ją położy. Rynna mi cieknie. Potrzebny jest znowu ktoś, kto to mi zrobi, bo ja się na tym nie znam. Nie potrafię polutować rynny. Tynk mi spadł. Znowu kolejna rzecz. Opony trzeba wymienić. A mówimy tylko o aucie.
Kobiety mają to samo. Kupiły se sukienkę, za chwilę trzeba będzie buty do tego i torebka. Jakieś, wiecie, coś na szyję, coś do ucha, pierścionek do koloru, ale ta sukienka jest już nie modna, więc trzeba kupić inną, ale ona jest trochę inna i te buty do tego znowu nie pasują. Tak jest w koło Macieju. Kochani, wreszcie ubrań masz już tyle, że musisz dokupić trzecią szafę. Butów masz już tyle, że już nie masz ich gdzie zmieścić. Tak jest na każdym kroku. Rzecz potrzebuje rzeczy. To jest samonapędzający się mechanizm. Im więcej masz rzeczy, tym bardziej twoje serce będzie tu, a nie tam. Wyrzucajmy rzeczy. Jeśli się tylko da, wyrzucajmy. Naprawdę. Naprawdę szkoda robić hodowli moli. Róbmy to. I to nie tylko ze względów, nie wiem, higienicznych, czy jakichś, także tych duchowych. Także tych duchowych. Ile czasu poświęcamy na rzeczy przemijalne? Ja nie mówię, że na te duchowe mamy poświęcać większość. Ale chociaż poświęcajmy jakiś sensowny czas. 4-5. Czy na próżno sądzicie, zazdrośnie chce on mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie? I jakkolwiek nie rozumiemy tego fragmentu, Bóg pragnie naszego życia, całego życia. Nie da się być chrześcijaninem na pół gwizdka. Więc wypierajmy, albo jeszcze inny obraz, zrzućmy z siebie ten niepotrzebny balast, aby biec do mety. Jeśli możemy coś zrzucić, to zrzućmy. Zrzućmy, co się tylko da. Wiecie, ja znam ludzi, którzy ograniczyli swoje dochody poprzez ograniczenie ilości wykonywanej pracy. Po to, żeby mieć czas na służbę, na przygotowanie się, na porządne poprowadzenie, na te rzeczy, które są związane z miłością braci i sióstr. Nieść pomoc sierotom i wdowom. Prawdziwa pobożność. To też jest list Jakuba. Ale na to też trzeba czasu. Tego się nie da zrobić pracując na dwa etaty. Ale też pieniędzy trzeba. Pieniędzy też trzeba, tak. No, to trzeba jakoś wyważyć w życiu. Jakoś wyważyć w życiu. W każdym razie w tym kontekście niewłaściwa jest ta mądrość, nigdy nie marnuj pieniędzy, żadnych pieniędzy. Tak? Wydaje mi się, że tutaj taki jeden fragment z początku tak troszeczkę tutaj ogniskuje niektóre tematy, które tutaj były, tak? Czyli sprawy morderstwa, ale też i tych relacji z innymi bliźnimi, tak, czy braćmi, to kiedy Kain i Abel, tak? Kiedy Bóg pyta Kaina o jego brata, to w tym momencie Kain był mordercą. Tak. On mu odpowiada, czy ja jestem stróżem brata mego, tak? Mówi w ten sposób, a co mnie ono obchodzi? Właśnie. Jest to tutaj taki fragment, który w zasadzie pokazuje tylko negatywną stronę. Nie ma żadnego wahania czy czegoś takiego, więc można przyjąć, że Bóg przekazuje nam to, że chodzi o coś odwrotnego. Tak. Skoro tak, to Bóg oczekuje, że będziemy się czuć odpowiedzialni za innych. Pięknie. Nie tylko, że im tak. Coś tam ułatwimy. Tak? Tak, będziemy się czuć odpowiedzialni za innych. I to jest kwestia morderstwa. Tak. Wyzysku. Kwestia tego bogaty, biedny i tak dalej. I w każdej innej możliwej jakiejś tam relacji. Ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Nie oczekujmy wdzięczności. Jeśli coś uczynimy dla innych, nie oczekujmy wdzięczności. Oczekujmy nagrody w górze. Czasem może nas spotkać czarna niewdzięczność nawet. Tym większa będzie nagroda w górze. Patrzcie na to od tej strony. Czy chcielibyśmy, aby nasze rzeczy nas oskarżały? Czy żyjemy w oczekiwaniu na przyjście Pana? Zgromadziliście skarby na ostatnie dni. Ja wiem, że od tego czasu minęło 2000 lat. I co z tego? Mamy żyć w oczekiwaniu na Pana, a nie gromadzić skarbów tu na ziemi. Tak jak żona Lota. Nie odwracać się wstecz. Nie odwracać się.
ciągnąć naprzód. Czy żyjemy w oczekiwaniu na przyjście Pana? Maranata. Czy modlimy się o przyjście Pana? I wiecie, i ta wzajemna dbałość, o której przed chwilą brat mówił, i to oczekiwanie na przyjście Pana, i to wyzbywanie się tych rzeczy, które nas obciążają w tym biegu, te wszystkie elementy łączy jedna rzecz – modlitwa. Bo to tam nabywamy chęci, aby te rzeczy robić. Wtedy, kiedy modlisz się o siostrę czy o brata, stanie ci się ona droga, stanie ci się on drogi. Będziesz chciał jej, będziesz chciał jemu pomóc. Czy modlisz się o przyjście Pana po raz kolejny? Bo wtedy, kiedy będziesz się modlić o przyjście Pana, będziesz Go pragnąć i będziesz mniej pragnąć rzeczy na tym świecie. Daniel. Już mówiliśmy o tym Danielu, więc już go nie będziemy czytać. Zgłębić to w modlitwie. Napomnienie centralne. Oto zapłata robotników, którzy zżeli wasze pola, zatrzymana przez was. Czy widzicie tu jakąkolwiek przenośnię? Ktoś miał pole, zatrudnił robotników, a potem figę z makiem. I robotnik był głodny. Krzyczy. A krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Straszne słowa. Braciom. Straszne. Mnie się zdarzyło pracować dla wierzącego brata. Siódme niebo. Ale nie zawsze tak jest. I pamiętajmy o tym. Żyliście w zbytku i w przepychu na ziemi. Wykarmiliście serca wasze jak w dniu rzezi. Skazaliście, zamordowaliście sprawiedliwego. Nie przeciwstawia się wam. Czyli był ktoś sprawiedliwy. Być może jeden z tych rolników, którzy uprawiali pole. I co? Założyli mu sprawę w sądzie. Wygrali. Dostał karę śmierci. Co ich by to obchodzi? Czy ja jestem stróżem mego brata? Co ich to obchodzi? To przypomina okoliczności śmierci Pana Jezusa. Nawet niektórzy uważają, że jest to nawiązanie do śmierci Pana Jezusa, ale wtedy list nie mógł być skierowany do braci w wierze, tylko do niewierzących, więc to się nie dopina. Spotkało coś takiego. Tak, spotkało coś takiego jak Pana Jezusa, niesprawiedliwy wyrok śmierci. Pan Jezus zresztą też jest nazywany sprawiedliwym, na przykład w kazaniu Szczepana, gdzie nie pada nawet imię Jezus. Zabiliście sprawiedliwego. Karę śmierci, to musiały być zarzuty. Tak. To musieli być fałszywi świadkowie. Mhm. To po prostu to wiecie, oni przecież wierzący byli, oni byli święci, ich życie moralne, małżeńskie było takie czyste. No przecież wszystko zgodnie z prawem, o co ci chodzi, bracie? To się nazywa mord sądowy. W PRL-u też się takie rzeczy działy, z Zabieruta i tak dalej. Że skazywali ludzi, nie wiem, za kradzież świńskiego ogona na karę śmierci. Zdarzały się takie historie. I co? Skazaliście, zamordowaliście sprawiedliwego. Nie przeciwstawiał się wam. Czy teraz rozumiemy, dlaczego wciąż wspominał o zabijaniu? Raz za razem ten temat się przewijał. Czy jest kulminacyjny moment? Otwartym tekstem mówi do nich. Jesteście winni zabójstwo. Ależ nie, Jakubie. Sąd go skazał, to nie my. Ale kto był oskarżycielem? Może nawet kto wniósł sprawę do tego sądu? Kto świadczył? On się nie przeciwstawiał, się sprawiedliwy. Ale wygraliśmy to w sądzie.
Ale bracie, nie mieszajmy chrześcijaństwa z biznesem, proszę. Ostatnio słyszałem takie zdanie, dosłownie. Jeden brat skrzywdził drugiego brata w Chrystusie i mówi, no nie mieszajmy przecież chrześcijaństwa z biznesem, no, bądźmy poważni. Serio, no. Sprzed paru tygodni stoję. Kochani, albo jesteśmy chrześcijanami we wszystkich dziedzinach naszego życia, albo po prostu nimi nie jesteśmy, bo mamy rozdwojoną duszę. Taka jest prawda. Jakaś grupa nieźle się urządziła na śmierci swoich braci i na wyzysku, na niedaniu im zapłaty. Możemy prześledzić, jak to się stało, bo według mnie doszło do tego w taki sposób, jak opisuje to Jakub w swoim liście. Rozdwojenie duszy w próbie odporządliwości. Następnie pozwolenie na zapłodnienie swojej duszy i powstanie grzechu. Porządliwość, gdy pocznie, rodzi grzech. Wreszcie wywyższanie bogatych w zborze. Ty siądź tu, a ty usiądź u podnóżka mojego, skoro jesteś biedny. To jest w tym samym liście. Zbór nie zareagował prawidłowo. A oni dostawali czci, bo byli bogaci. W związku z tym, no co? Wszyscy mi się w pas kłaniają. Siedzę przy wschodniej ścianie synagogi. Jeszcze tylko tego tańca im brakuje. Niech będzie wszystko dobrze. If I wanna reach. Tak? Jabba dibi dibi. Wszystko się zgadza. Jestem bogaty. O co wam chodzi? W związku z tym jestem też mądry jak Salomon. Tak? Bo byli wywyższani. Takie sytuacje, nie? Trzeba na nie uważać bardzo. Tak. W kontekście do kogo, w pierwszym wersecie do kogo jest adresowany ten list. Tak. Bezpośrednio, oczywiście jest do nas wszystkich pośrednio, ale bezpośrednio jest adresowany do 12 pokoleń. 12 pokoleń, które są w rozproszeniu. Tak. Także na to trzeba bardzo, bardzo uważać, bo oni są jakby skażeni, no, z ojca i z matki. Tak. Tak. Tak, ale wszyscy mamy takie tendencje i do teraz w zborach też ja byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy ktoś tam oszukał swojego podwładnego, ale z tego powodu, że dużo na tace dawał w zborze w ogóle nawet nie wspomniano o tym. No, dla mnie to jest skandal. Dla mnie to jest skandal. Ktoś taki powinien być wezwany do upamiętania albo po prostu relegowany ze zboru, mówiąc wprost. Bez względu na to, ile na tacy daje. Wielkie słowa i brak pobożnych czynów. Bardzo wielkie słowa. To był kolejny etap. Ja tu jestem wierzący, tutaj prawda, mam prawidłową teologię. Pokaż mi swoją wiarę bez twoich czynów, a ja ci pokażę moją wiarę z moich uczynków. To był kolejny etap. Krótko mówiąc, wycofali się z aktywności, takiej duchowej aktywności spośród sióstr i braci. Poprzestawali na tym, co mówią. Wreszcie, złe słowa prowadzące do złych czynów, czyli grzechy języka. Fałszywa mądrość prowadząca do sporów i cielesnych modlitw. Mówiliśmy my o tym, zmysłowa demoniczna, tak? Planowanie biznesu zamiast służby. No i wreszcie rozsmakowanie się w bogactwie. To jest dokładnie to. Utuczyliście się. Tuściutcy jesteście. Bądźcie cierpliwi, bracia. Zatem, bracia. Aż do przyjścia Pana. Oto rolnik oczekuje cennego owocu ziemi. Będąc cierpliwym w oczekiwaniu na Niego, aż otrzyma dzień, deszcz wczesny i późny. Bądźcie cierpliwi i wy. Utwierdźcie serca wasze, gdyż przyjście Pana przybliżyło się. Nie wzdychajcie przeciwko sobie nawzajem, bracia,
abyście nie zostali osądzeni. Oto sędzia przed drzwiami stanął. Czy rolnik jest nawiązaniem do wersetu 4? Oto zapłata zatrzymana przez was robotnikom, którzy zżeli pola wasze. Moim zdaniem jest. Jakub wzywa tych pokrzywdzonych, żeby nie próbowali, nie wiem, wydusić oddania zapłaty z tych ludzi, od tych bogaczy, tylko żeby po prostu oczekiwali na kolejny plon ziemi. W pokorze. W pokorze. Boli, będzie boleć, będziecie głodować jeszcze rok. Oczekujcie w pokorze na kolejny plon ziemi. Moim zdaniem jest. To jest nawiązanie. Bądźcie cierpliwi, bracia. Rolnik oczekuje cennego owocu ziemi, będąc cierpliwym w oczekiwaniu na nim, aż otrzyma deszcz wczesny i późny. Deszcz wczesny i deszcz późny to są właściwości ziemi izraelskiej. Jest ciekawe, bo pisze do Żydów w rozproszeniu. Ale deszcz wczesny i deszcz późny jest to też jakby synonim błogosławieństwa od Boga, błogosławieństwa ziemi. Czyli oczekujcie na błogosławieństwo ziemi od Pana i postępujcie w tym czasie właściwie. Nie domagajcie się swego. To mówi Jakub. Zwraca się do pokrzywdzonych. Bogacze nagromadzili skarby, a co nagromadziły ich ofiary? Złość. Nagromadziły złości. Dlatego wzywa ich do cierpliwości, do niewylewania swojej złości, do spokojnego poddania się niesprawiedliwości. Bo błogosławieni jesteśmy, kiedy cierpimy niesprawiedliwie. Prawda? A nie wtedy, kiedy sprawiedliwy za nasze złe uczynki. Czy cokolwiek może usprawiedliwić zemstę? Albo żądanie oddania? Czy może cokolwiek to usprawiedliwić? Zastanów się, czy rzeczywiście chcesz być chrześcijaninem, bo to oznacza ponoszenie strat w milczeniu i w cierpliwości. To oznacza niedomaganie się swego. To oznacza niedochodzenie swoich racji. To oznacza bycie jak baranek prowadzony na rzeź, albo jak ta glizda, którą ktoś nadepnie butem. To oznacza bycie chrześcijaninem. Pozwólcie się rozdeptać przez bogatych, to mówi Jakub. Po prostu oczekujcie Pana. Pamiętajmy, że napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Bóg. I znowu jesteśmy przestrzegani przed wchodzeniem w kompetencje Boga. Po raz kolejny. Znowu teksty dotyczą bluźnierstwa. Próba wzięcia sprawy w swoje ręce, próba zemsty, próba wymuszenia oddania, to jest wejście w kompetencje Boga. Bo zemsta należy do Niego. Zemsta nie jest naszą sprawą. I zwróćcie uwagę, jest kolejne nawiązanie do przyjścia Pana. Tam do tych krzywdzicieli jest powiedziane: nagromadziliście skarby w dniach ostatnich. A do tych pokrzywdzonych jest napisane: oto sędzia przed drzwiami stanął. Czyli krótko mówiąc, mówi im tak: tu jest niesprawiedliwość, tu jest niewłaściwie, tu zostaliście skrzywdzeni, ale wy oczekujcie na sąd od Boga. Na sąd, który sprawiedliwie wam zwróci. Sprawiedliwie, nie według tej sprawiedliwości takiej absolutnej, tylko sprawiedliwie według tej straty, którą ponieśliście. Bóg wam wynagrodzi, jeśli będziecie cierpliwi, jeśli przyjmiecie to bez narzekania. Bardzo trudna lekcja.
Bardzo trudna lekcja, głodować przez rok. Naprawdę trudna lekcja. Bo ci ludzie żyli z tego, co zarobiły ich ręce. Jest w prawie nawet powiedziane, że nie można się ociągać z zapłatą dla takich ludzi. Słucham? Czy to oznacza, że jeżeli widzimy taką sytuację, mamy w nią wchodzić jako chrześcijanie? Znaczy widzimy, czy mamy iść na przykład po pracę do kogoś, kto jest wykorzystywaczem i wiemy o tym? Nie. Że on nie płaci ludziom? Nie. I chcemy tej pracy, to jest zrozumiała sprawa. Czy mamy się zachowywać tak, że chcemy takiej sytuacji, czy nie? Nie, nie. Myślę, że przede wszystkim wspomóc tego skrzywdzonego, to tak. Jeśli tak, to już. Natomiast... Bo jaka jest różnica między walką o swoje na przykład, a walką o czyjeś? Jeżeli widzimy, że ktoś kogoś oszukuje, no bo pytanie, czy Jakub mówi, machnijcie na to wszystko ręką, bez względu na to, czy to jest dwa dotyczy, czy to kogokolwiek innego dotyczy, machnijcie ręką, prawda, Pan odpłaci, wy się nie interesujcie, czy o co chodzi? Nie, ja myślę, że jeśli chodzi o dbałość o innych, to powinniśmy ją przejawiać. Oczywiście w pewnych rozsądnych granicach, na przykład Jakub przejawia dbałość o innych. Jak przejawia? W ten sposób, że pisze zarówno do krzywdzicieli, jak i do pokrzywdzonych, pokazując im, w jaki sposób powinni się zachować. Co nie jest łatwe, co jest trudne. To jest, słuchajcie... To, co Jakub robi, dla mnie no, to jest mistrzostwo świata. No, ja bym się w życiu nie podjął negocjowania w takiej sytuacji. Naprawdę to jest strasznie trudna sytuacja. Ktoś życie stracił, a ty teraz masz przyjść i upomnieć go, żeby on przypadkiem nie mówił źle o krzywdzicielu? No, to jest naprawdę straszna sytuacja. Ja sobie nie wyobrażam. Jakub podejmuje się tego wysiłku. Więc, kochani, jeśli jest sytuacja taka, że ktoś jest krzywdzicielem, ktoś nie płaci swoim pracownikom, to przede wszystkim ja bym się od kogoś takiego trzymał z dala, więc na pewno bym tam do pracy nie poszedł i nigdzie takiego nakazu nie mamy. Natomiast jeśli zostalibyśmy oszukani, ktoś by nam nie zapłacił, to nie mamy domagać się swego. To jest tylko tyle. Natomiast jeśli byśmy, Krzysiek chciał coś powiedzieć, za momencik, Krzysiu, jeśli byśmy widzieli, że ktoś jest skrzywdzony, to być może, jeśli byśmy mu zdołali pomóc jakoś, widzielibyśmy jakąś szansę na pomożenie mu, no to oczywiście pomóżmy mu, ale uważajmy, żeby nie przekroczyć tych zasad, które są w piśmie, na przykład niech mowa wasza będzie zaprawiona solą i tak dalej, niech wasze tak będzie tak, a nie niech będzie nie i tak dalej. Krzysiu? Trzeba pamiętać o innych jeszcze miejscach w Biblii, na przykład Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, zgrzeszy praw przeciwko tobie, masz pierwszy krok, drugi krok, trzeci krok, łącznie z wykluczeniem. Tak. Kiedy pierwszy Koryntian 5 rozdział mówi o grzechu, jaki istniał, to wy macie to osądzić, nie? Mhm. Więc tutaj Jakub jak gdyby o tym nie wspomina, ale nie znaczy, że tego nie ma, nie? Ja myślę, że nie wszystkie rzeczy Jakub dopowiada tak precyzyjnie, tak. Jak się wydaje. Tak, ale na pewno ten grzech, ale na pewno próbuje, moim zdaniem to, co próbuje Jakub zrobić, to próbuje zachować jedność zboru, pomimo tej strasznej sytuacji, która miała w nim miejsce. Z tego też powodu uważam, że list Jakuba nie jest listem powszechnym. Jest prawdopodobnie skierowany do konkretnego zboru w konkretnej sytuacji, chyba że takie sytuacje były powszechne w tamtym czasie. Może. Piszą o diasporze rozproszeniu, nie? Tak. Tak. Więc być może, że było to powszechne, że bogaci Żydzi wykorzystywali biednych Żydów. I również chrześcijanie chrześcijan. Nie wiem. W każdym razie jest kolejne nawiązanie do przyjścia Pana i tak jak mówiliśmy, życie przyjściem Pana w tym liście co chwilę ono jest. Przynajmniej już któryś raz z rzędu. Żeby patrzeć na tą nadzieję w górę, a nie na tą nadzieję tutaj, na tym świecie. Żeby domagać się, żeby zabiegać, żeby planować. Raczej czynienie dobra, raczej upodobania u Pana, niż
bogactwo niż pracy, niż zarabianie większych pieniędzy i tak dalej. Za przykład weźcie, bracia moi, doświadczenie zła i cierpliwości proroków, którzy przemawiali w imieniu Pana. Oto uważamy za szczęśliwych tych, którzy są wytrwali. O wytrwałości Hioba słyszeliście i zakończenie Pana zobaczyliście, gdyż bardzo współczujący jest i miłosierny. Patrzę na zegar i się niepokoję, dlatego że tam jest do przeczytania cały rozdział w księdze Hioba i chyba dzisiaj nie zdążymy już tego zrobić. Może zakończmy w tym miejscu i wrócimy do 5, 10, do 11, czyli do Hioba następnym razem. A dla tych, którzy nie będą, to żeby wiedzieli, że moim zdaniem, żeby się znaleźć w tym kontekście, 31 rozdział trzeba przeczytać w całości. Jeśli miałoby was nie być albo coś, to i chcielibyście w to się zagłębić, to 31 rozdział Hioba. Ja wam dziś dziękuję za uwagę. Niech was Pan Bóg błogosławi. Czy mam się pomodlić jeszcze? Będziemy mieli tak. Obiad. Tak. Zapraszamy na obiad. Tak, będzie obiad. Zapraszamy na obiad. Panie Boże, chcę Ci podziękować za ten wspólny czas przy Twoim Słowie. Dziękuję Ci, że udało mi się powiedzieć tak dużo. Dziękuję Ci, Panie, za udział braci w tym, że dzielili się również swoimi uwagami. Racz, Panie Boże, pobłogosławić również i te dary dla naszych ciał, które przygotowała siostra Ala. I Panie Boże, daj, żeby nam na zdrowie wyszły i pobłogosław też resztę dzisiejszego dnia, a także jutrzejsze nabożeństwa w tych zborach, do których udamy się jutro. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.